Witajcie, rodacy. NGUE Engine X to dobra propozycja, jeżeli szukacie elektryka składanego, wygodnego i o dużym zasięgu. Sprawdźmy jego jakość wykonania, jak i doznania z jazdy. Pudło typowe dla producenta i na nim nie znajdziemy wiele. Sam sprzęt natomiast jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu. Tutaj styropian, gąbka, jak i twarde elementy do minimum redukują możliwość porysowania elementów. W środku z dodatków znajdziemy 2-amperowy zasilacz potrzebujący 5 godzin, by naładować akumulatory, zestaw kluczy i imbusów, by poskładać maszynę, no i instrukcję obsługi, która wyjaśni Wam wszystko. Tak wygląda sprzęt od razu po wyjęciu. Waży 32 kg, rama zrobiona jest z mocnego i grubego aluminium, a ja mam biały egzemplarz, a jest jeszcze czerwony i czarny. Spawy może nie są idealne, ale spokojnie wytrzymają każdego typu wyprawy. Za komfort odpowiadają trzy rzeczy. Na przodzie taki standardowy amortyzator z możliwością ustawienia, czy ma być komfortowo, czy sztywno. Tu od góry mamy pokrętło od tego. Idąc dalej, jest kolejny tylny amor. Nie jest to nic markowego, ale jego obecność i działanie odczujecie, więc super, że w tej cenie jest. Zobaczcie jeszcze, że samo siodełko ma dwa duże amortyzatory pod spodem i te trzy rzeczy sprawiają, że jest to mega wygodny krążownik. Dodatkowo, te samo w sobie jest miękkie, więc jeżeli zależy Wam na komforcie, to tu to macie. Dopełnieniem tego są jeszcze grube, 20-calowe opony. Dzięki nim jazda po piasku czy nierównościach to bułka z masłem, a jako, że mamy mieszany bieżnik, to i podróżowanie po lesie to żaden problem. Engine X jest zablokowany do 25 km na godzinę, więc jest to w 100% legalny elektryk do poruszania się po Europie. Producent dał nam jeszcze spory zasięg, bo siedzi tu 48-woltowa, 13-amperogodzinna bateria. Dzięki niej 50 km jeżdżąc spokojnie na manetce jest do uzyskania, a pedałując nawet i 90 kilosów zrobimy, a to już jest naprawdę dużo. Oczywiście takie odległości uzyskacie w idealnych warunkach i ważąc około 75 kg. Swoją drogą, jak już tutaj jesteśmy, to rama udźwignie rajdera i obciążenie do 150 kg. 25 kg natomiast mogą ważyć nasze zakupy, jeżeli umieścimy je z tyłu. Tutaj ten metalowy bagażnik jest okrutnie mocny, można po nim skakać i nic mu się nie stanie. Mocy mamy tutaj niedużo z racji restrykcji, ale te 250 W spokojnie wystarczy do poruszania się po każdym terenie, jak i pod każdą górkę, również nas ten sprzęt wdrapie. Nad naszym bezpieczeństwem nie będą czuwać najlepsze hydrauliki, a hamulce tarczowe. Jednak i tego typu hamulce wcześniej testowałem i były bardzo dobre. Niestety te tutaj są raczej słabe. Oczywiście nas zatrzymają, jednak obyście nie musieli zbyt często awaryjnie hamować. Do tego mamy z przodu lampkę, jak i z tyłu, ale zastosowane LEDy w dzień świecą bardzo słabo i w ogóle jak zobaczymy, że są włączone, to już będzie sukces. Oczywiście, gdy już zrobi się ciemniej, to każdy będzie widział, że się poruszamy. Na szczęście ekran LCD to przeciwieństwo, bo jest ekstremalnie widoczny w każdych warunkach. Na kierownicy też mamy przyciski funkcyjne, oldschoolowy dzwonek, no i najprostsze przerzutki Shimano, jak i po prawej manetkę z gazem. Jeżeli chodzi o zmianę biegów, to tutaj cały system działa bardzo dobrze i sprawnie. Zmiany następują szybko i tak, jakbyśmy tego chcieli. A co z samą jazdą? Tutaj ta jest bardzo płynna. Nie występują żadne drgania czy oscylacje, nawet jeżdżąc z maksymalną prędkością. Dodatkowo, jako że mamy tu amortyzację wszędzie, gdzie to możliwe, to każde nierówności, hopki czy dziury w drodze są wybierane ekstremalnie dobrze. Jest to bez wątpienia elektryczny rower na każdy teren. Nic również w rowerze nie lata. Tu obawiałem się o spasowanie baterii do ramy, ale wszystko jest w porządku. Można czasami się doczepić, że coś nam popiszczy i przestanie, ale można to przeżyć. Engine X ma sporą regulację kierownicy, no i siodełka, więc nawet bardzo wysokie osoby znajdą dla siebie odpowiednie ustawienia. Manetka gazu jest responsywna, ale standardowo to 1 sekundę opóźnienia będziecie czuli, zanim silnik załapie, że ją odkręciliśmy. Jeżeli postanowicie pedałować, to w tym samym momencie odpali się silnik, który swoją maksymalną mocą będzie nam pomagał.
Tu nie ma akcelerometra, więc wystarczy, że lekko machniecie nogami, a silnik da z siebie 100% mocy. Ile jednak taki rower kosztuje? 5800 zł z oficjalnej strony, a w Polsce, jak dorzucicie 300, to i też znajdziecie oferty. To na pewno nie jest idealny sprzęt, ale te minusy, które gdzieś tam znajdziecie, są w 100% akceptowalne, bo jest to elektryk bardzo wygodny i gdziekolwiek nim pojedziemy, to komfort z jazdy będzie wielki. Bateria to też bez wątpienia plus, bo gdy od czasu do czasu będziecie pedałować, to nawet 100 km zrobicie. Nie martwcie się też o policję, bo jest to w 100% legalny sprzęt i pomimo, że siedzi tu 250-watowa jednostka, to moment obrotowy mamy na poziomie 55 Nm. Jeżeli to dla Was za mało, to można go odblokować, ale dziś ja o tym Wam nie mówiłem. Szukając zatem takiego składaka, można tego Engue brać pod uwagę przy zakupie. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!